W Jasielu koło Komańczy wspominano dziś ofiary zbrodni oddziałów UPA z 1946 roku. Szacuje się, że 70 lat temu Ukraińcy rozstrzelali tam kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Ciała 36 odkryto i ekshumowano na cmentarzu w Zagórzu. Miejsce pochówku pozostałych wciąż jest nieznane. Miejscowość Widmo. Tak mówią o Jasielu ludzie, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy. Dziś są tu tylko pola i lasy, ruiny strażnicy i kilka opuszczonych domów. Historia nieistniejącej już wsi skrywa w sobie mroczną tajemnicę. W 1945 roku oddział ukraińskiej armii powstańczej spalił budynki strażnic Wojsk Ochrony Pogranicza. Mieszkańców Jasiela wysiedlono, kilkudziesięciu żołnierzy rozstrzelano. Różne są dane, do tej pory są te dane niewyjaśnione. Zginęło tu od 60 do 70 żołnierzy WOP-u i milicjantów, bo tak to wtedy było razem. Natomiast część tych ludzi została znaleziona i ekshumowana i zostali pochowani w 1946 roku na cmentarzu w Zagórzu. Miejsce pochówku pozostałych 20 bestialsko zamordowanych żołnierzy wciąż jest nieznane. W kwietniu 2015 roku rzeszowski oddział IPN-u rozpoczął w tej sprawie śledztwo. Dziś o zamordowanych żołnierzach przypomina ten pomnik, pamięci pomordowanych wopistów. Co roku w tym miejscu gromadzą się tłumy, by oddać cześć bohaterom. Oczywiście, że byli to bohaterowie. Przede wszystkim oddali swoje życie za pilnowanie ojczyzny, bo tak naprawdę i my to dzisiaj robimy. Obyśmy nigdy my nie doświadczyli tego, co doświadczyli nasi przodkowie, bo tak możemy o nich powiedzieć. Podpułkownik Adam Sikorski, jeden z najstarszych żyjących świadków tych wydarzeń, mówi o pomordowanych żołnierzach nieszczęśliwi bohaterowie i dodaje, że pamięć o nich jest najważniejsza. Pamiętać zawsze trzeba. Nie wolno nic ukrywać nie wolno. Trzeba przede wszystkim mówić prawdę. W trakcie uroczystości odznaczono osoby, które od lat przypominają i walczą o tę prawdę. Wręczono też medale ministra obrony narodowej za zasługi dla obronności kraju. Na koniec oddano hołd kurierom beskidzkim, którzy w czasie II wojny światowej mimo wielu przeciwności utrzymywali łączność okupowanego kraju z rządem na uchodźstwie. Jasiel, jak mówili dziś uczestnicy uroczystości, mimo że opustoszał, wciąż pełen jest zagadek. A co najważniejsze, to miejsce, gdzie na zawsze pozostaną prawdziwi polscy bohaterowie.